Mam już dość odkładania życia na później. Mam już dość odkładania życia takiego, jakim chcę żyć. Mam już dość odkładania bycia taką osobą, jaką chcę być. Mam już dość przenoszenia swoich starych, niezrealizowanych celów i postanowień ze zeszłych lat na kolejne, wciąż ich nie realizując, a po prostu przekładając. Mam już dość wpajania sobie poczucia, że jeszcze nie jestem wystarczająco gotowa lub to nie jest odpowiedni czas. Mam już dość, że wiem, czego chcę, a mimo to nie sięgam po to. Lub mam już dość, że nie wiem, czego chcę. To zawsze jest dla mnie taki ważny etap. Etap wkroczenia ze starego roku w ten nowy. Jakby się tak zastanowić, to właśnie teraz jest ten najpotężniejszy czas w ciągu całego roku, kiedy my mamy takie poczucie, że jesteśmy gotowi, że chcemy, że to jest właśnie ten czas, by wprowadzić jakieś zmiany w naszym życiu na lepsze. I by nowy rok faktycznie wiązał się z czymś nowym, lepszym, a nie tylko sylwestrem, imprezką i to tyle. Więc warto właśnie wykorzystać ten czas oraz samą tą energię, zapał, motywację, by ustalić, czego my właściwie chcemy od tego 2022 i jakie chcemy, by on był. By nie był po prostu kolejnym rokiem, na którym zwrócamy niespełnione cele i oczekiwania, postanowienia, ale by naprawdę w 2022 dopiąć swego, zrealizować swoje cele. I ja mówię też całkiem poważnie, nie rzucam tu wszystkich słów na wiatr w wyniku tej noworocznej euforii. Wiadomo, życie czasami lubi kopać nas po tyłku i czasami robi to w najmniej oczekiwanych, najmniej uprawnionych przez nas momentach. Ale po pierwsze, wiem, że to robi i że zawsze będzie to robić, mimo wszystko. Po drugie, nie da mu się tak łatwo. Po trzecie, nie pozostawię mu innej opcji. Sorry. I właśnie w tym filmiku chcę się z Wami podzielić moim przepisem, jak określić, przygotować się, zaplanować i w końcu uczynić, by rok 2022 był rokiem, jakim ja chcę, by był. Mam nadzieję, że Wy również chcecie potraktować rok 2022 na poważnie. Jesteście gotowi, by wziąć swoje życie w garść. A co za tym idzie, przejdziecie razem ze mną teraz przez każdy etap, który przygotowałam w tym filmiku. 1. Podsumowanie 2021. Zanim przystąpimy do 2022, to na pewno warto poświęcić wystarczająco uwagi dla 2021, bo wszystko to, co się wydarzyło, każde doświadczenie ma ogromne znaczenie i wartość. Pewnie mieliście wiele cudownych chwil i mam nadzieję, że każdy z nas jest za nie wdzięczny i każdy je docenia. A tymczasem chciałabym przekierować jednak uwagę na te negatywne wspomnienia i doświadczenia. Wiesz, jak wiadomo, czasami mogą one bardzo ciążyć na naszej duszy, a wchodząc w coś nowego, chcąc otworzyć nowy, lepszy dział, może i nawet koniecznością jest, by zrobić to z czystą kartą. Bo pamiętajmy, że by zapewnić sobie szczęśliwą i owocną przyszłość, to musimy mieć zdrową i czystą relację z przeszłością, gdyż przeszłość ma ogromny wpływ na naszą teraźniejszość i my właśnie czasami zdajemy sobie z tego sprawy, bo ma wpływ nie tylko w sposób świadomy, ale również ten podświadomy. Więc to jest tak, że jeżeli popełnimy jakiś błąd, to ten fakt odbiera nam z naszej odwagi przy kolejnych działaniach. Lub może całkowicie wolimy zrezygnować z wielu działań, by po prostu nie dopuścić znowu, że dokonamy jakiegoś błędu. A z kolei częste wracanie do nich, takie rozdrapywanie ran, znowu przynosi do nas te negatywne emocje. Te emocje poczucia żalu, poczucia winy, poczucia niesprawiedliwości. Znowu przychodzą do nas pytania typu, co by było gdyby? Lub wręcz przeciwnie, uciekamy od tego błędu. Chcemy o nim zapomnieć. Uciekamy od wzięcia odpowiedzialności. Uciekamy od przyznania się, że schrzaniłam. Uciekamy od pomyślenia, dlaczego to zawsze przytrafia się akurat mi. Jak w ogóle do tego doszło i co mną wtedy kierowało? Lub może akurat w tym przypadku nic nie było zależne ode mnie, ale to jest raczej ogromna rzadkość, bo zazwyczaj my zawsze mamy jakiś wpływ, chociażby i malutki, ale mamy wpływ. Więc i wypieranie się błędów, i częste rozpamiętywanie błędów mija się z celem. Kiedy się ich wypieramy, to rezygnujemy z wszystkich wartości, które ze sobą niosą. Wartości wyciągnięcia wniosków, przestróg i lekcji, bardzo cennych lekcji. I ja wiem, że to się fajnie mówi,
że czasami nasze błędy naprawdę sporo nas kosztują i naprawdę mają duży wpływ na nasze życie, a ich konsekwencje będziemy teraz trochę odczuwać. Ale czasu nie cofnę, ani ja, ani ty, ani nikt inny, ale nikt też nie potrafi zatrzymać czasu. Dlatego warto w odpowiedni sposób zamknąć i zostawić już tą przeszłość, a skupić się na tym, na co mamy wpływ. A mamy wpływ na teraźniejszość i na przyszłość. W moim przypadku najlepszym na to sposobem jest podejście do swoich zwykłych doświadczeń, do swoich błędów, do swoich nietrafionych decyzji w ten sposób, że dzięki temu wszystkiemu kolejnym razem już będę wiedziała, jak się zachować, a czego unikać. Po prostu będzie mi łatwiej już podjąć jednak tą lepszą decyzję, pamiętając o tych wyciągniętych lekcjach i wnioskach. Ja wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny i kto wie, czy każde wyciągnięcie wniosku i każde popełnienie przez nas jakiegoś błędu nie chroni nas przed popełnieniem innych, jeszcze gorszych w konsekwencjach błędów. Ja z takim nastawieniem uwolniłam się od przykrych wspomnień, złych doświadczeń i jakichś wyrzutów winy. Życzę tego i Wam. 2. Wypisz cele, postanowienia w każdych obszarach. Posiadając wiedzę i będąc świadomymi, czego my chcemy od życia czy od siebie samych, mamy tę możliwość, by sobie to dać. Ja bym powiedziała, że taka świadomość to jest właśnie kluczowa droga do tego, bo żyjemy w takich czasach, gdzie jest tyle możliwości, tyle okazji, tyle rozpraszaczy, że jeżeli my nie określimy, co jest dla nas ważne i istotne, to zginie. To zginie w biegu codzienności, my zapomnimy o tym, albo jakaś inna rzecz nam to przyćmi. I nie chodzi też o to, by trzymać te ważne dla nas rzeczy czy cele z tyłu głowy, w miejscu, gdzie nasze myśli mają predyspozycję do tego, by być ulotne i nieogarnięte. Dlatego wypiszcie razem ze mną teraz wszystkie swoje cele i postanowienia, a pisząc pozostawcie trochę miejsca, bo potem będziemy jeszcze dopisywać resztę. I tutaj warto precyzyjnie się określić. Unikniemy bałaganu i nic nam nie umknie. Ja w tym celu stworzyłam takie kategorie jak umiejętności, czyli wszystko to, czego chcę się nauczyć. Czynności, czyli jakie nawyki i rutyny będę wprowadzać lub kontynuować. Kariera, zdrowie i relacje z innymi. 3. Określ cele i zasoby. Okej, więc mamy już wypisane cele, a teraz czas, by nadać im jakąś wartość i znaczenie. Bo póki co to są trochę puste, więc warto uzmysłowić sobie, co one dla nas oznaczają i jak wygląda dla nas ich realizacja. A później określić zasoby, czyli wszystko to, co będzie nam potrzebne w realizacji swojego celu. Jakie rzeczy, jakie akcesoria, jakie miejsce, jaki czas, jaka wiedza, jakie warunki. W tym celu weźmy pod uwagę na przykład zdrowe odżywianie. Co to jest zdrowe odżywianie? Jak wygląda? Jakie jedzenie? Jakie produkty zaliczają się do zdrowych? Co powinnam kupić podczas kolejnych zakupów? Tak więc dla mnie zdrowe odżywianie to wybieranie produktów, które są bogate i wartościowe pod względem składników odżywczych, które mają korzystny wpływ na moje zdrowie, kondycję i samopoczucie. Dla mnie zdrowe odżywianie oznacza głównie unikanie wysoko przetworzonych produktów, cukru i słodyczy, tłuszczów nasyconych, smażonych potraw i alkoholu, a spożywanie więcej warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych zamiast mąki pszennej, picie dużo wody, a mniej soków, które często są dosładzane i innych napoi słodzonych. To teraz czas, by określić jeszcze zasoby. By poszerzać moją wiedzę i by szukać inspiracji, będę oglądać zdjęcia na feed Instagramach, czy też oglądać i szukać przepisów na YouTubie. A idąc na kolejne zakupy, przygotuję odświeżoną listę zakupów. I czyż nie stało się wszystko jaśniejsze i bardziej osiągalne? 4. Stwórz plan działania plus termin. Tak więc, znając zasoby, wiemy, czy musimy się jeszcze przygotować, czy może możemy działać od zaraz. Większość naszych niezrealizowanych celi z przeszłości zostało zaprzepaszczonych właśnie przez fail start. Wzięliśmy się na to zbyt pochopnie, zbyt dziko, bez zastanowienia się, czy jesteśmy w ogóle na to gotowi i czy posiadamy odpowiednie zasoby. Zapomnieliśmy, że do dużych i wartościowych rzeczy po prostu nie można od tak sobie doskoczyć, ale trzeba do nich dojść małymi kroczkami, które wymagają właśnie naszego zaangażowania, wytrwałości i odpowiedniego podejścia.
bez ułożenia planu strategii i działania. Bo im większy cel, im większa nagroda, tym jednak ciężej. Bo też taka nagroda, ona nie jest dla każdego, ona jest tylko dla tych, którzy są w stanie włożyć ten wysiłek, którym naprawdę zależy na tej nagrodzie. Według badań przeprowadzonych przez naukowców z amerykańskiego uniwersytetu w Scarton w Pelson Valley możemy dowiedzieć się, że tylko 8% wytrwa w swoich postanowieniach do końca roku. Przy czym 25% poddaje się w ciągu pierwszego tygodnia. 29% rezygnuje w trakcie drugiego, a 36% rezygnuje po upływie jednego miesiąca, a 54% nie wytrwa drugiej połówki roku. 8% to nie 0%, ok? I my musimy być w tych 8%. Dlatego warto nie przeceniać swoich sił i pamiętać, że zmiana czy wprowadzenie nowych nawyków to proces czasami bardzo długotrwały i przyjęto, że są na to potrzebne nawet 66 dni, bo w tym wszystkim trzeba jeszcze oduczyć się od tego starego nawyku, nie tylko wprowadzić ten nowy, ale no właśnie oduczyć się naszych starych schematów. Na pewno dużo też zależy od jakiego miejsca my zaczynamy, czy chcemy wprowadzić coś zupełnie nowego, czy może jakąś rzecz, którą my znamy, tylko no nie jest przez nas wykonywana solidnie. Ale nawet jeżeli jest to zerowe, a wprost nawet minusowe miejsce, to już z kolei nie ma znaczenia. Znaczenie ma, że idziemy do przodu, w dobrym kierunku. Nie jest też ważne tempo, w jakim pójdziemy. W ostateczności liczy się meta, liczy się cel, liczy się nagroda dla nas. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, by osiągnąć swój cel, co wiem, że może być trochę demotywujące, ale nie zniechęcaj się. Masz do tego prawo, by wymagać więcej czasu i daj go sobie. Czas i tak upłynie, a ty przynajmniej dobrze go spożytkujesz. A co do efektów, to warto pamiętać, że one też wymagają czasu. Właśnie te początki są takie ciężkie, bo bardzo, bardzo długo musimy czekać na te efekty. Ale jeżeli ty nie będziesz się poddawać i ciągle będziesz robić to, co masz robić, to nie ma innej opcji, że te efekty się nie pojawią. Więc nie oceniaj swoich działań względem efektów. Bo czasami te dwie rzeczy muszą w ogóle jakoś znaleźć się i na siebie wpaść i wtedy będzie wow, mam cię i puf. I nagle rzeczy zaczną się zmieniać. Ale no właśnie, to jest nagroda dla wytrwalców, tak. I nie krzywdź się w ten sposób, że porównujesz się z innymi. To, ile ty wiesz na temat czegoś życia, albo to, na ile ktoś wie na temat twojego życia, to są znikome informacje. W dodatku często trochę wykreowane, przekształcone, zdeformowane na trochę inne, niż się mają w rzeczywistości. Dlatego całą swoją uwagę skieruj tylko na siebie i porównuj się tylko z sobą, bo nikt inny nie ma takich predyspozycji, takich przeszkód, takich zasobów jak ty. Zawsze się znajdzie ktoś, kto ma lżej, zawsze się znajdzie ktoś, kto ma bardziej pod górkę. Skup się na sobie. Tobie nic do innych, nic innym do ciebie. I wtedy nagle zobaczysz, że każdy najmniejszy sukces to w sumie ogromny sukces. I w dodatku twój. Wróćmy znowu do zdrowego odżywiania. Tak więc, jak już wiadomo, nie chodzi o to, by postawić wszystko na jedną kartę, by powiedzieć sobie, od dzisiaj odżywaj się zdrowo, tak więc od dzisiaj jem tylko owoce i warzywa, zero słodyczy, a jeśli w końcu zjem coś innego, to przegrałam. I najwidoczniej to nie jest dla mnie, nie jestem w stanie tego zrobić na 100%. Nie, istotne jest, by pomału wprowadzać zmiany w naszym życiu i w zgodzie ze sobą. Bo zazwyczaj te małe zmiany, one właśnie nie robią takiego bałaganu w naszym życiu, nie zmieniają naszego życia o 180 stopni, przez co tylko one właśnie mają zastosowanie. Ja wiem, że to jest takie poczucie, że im szybciej i większą zmianę zrobię, tym moje życie bardziej się zmieni, ale nie, one się zmieni krótkoterminowo, a ty za długo nie wytrwasz w tym postanowieniu. I teraz właśnie wypiszcie te wszystkie swoje małe kroczki. Możecie to rozłożyć, czy to na dni, czy to na tygodnie, czy to na miesiąc. Warto właśnie, by mieć swój kalendarz i by tam po prostu na bieżąco planować. I nie jest to kalendarz w telefonie, ale właśnie taki, jak widzicie. Przeglądałam też trochę innych kalendarzy. Chciałam wybrać taki, który najbardziej mi będzie odpowiadać, przy czym ten, to uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Bardzo Wam polecam. Oraz chcę Wam również polecić kalendarz od doktora Mateusza Gresiaka, z którego korzystałam przez 2021
i muszę powiedzieć, że też jest niesamowity. Wszystko po prostu było świetnie zorganizowane. W ogóle bardzo podoba mi się to, że była tam taka rubryka jak 3 najważniejsze lekcje z dziś. 5. Ustal priorytety. Czasami jest tak, że wszystko wali nam się na głowę i nie wiemy, w co włożyć ręce, albo po prostu mamy spadek energii, motywacji i nie jesteśmy w stanie już pracować na wysokich obrotach, a wprost musimy zluzować, odpocząć i naładować swoje baterie. I w takich chwilach warto już nie tracić energii na to, by zastanawiać się, co my możemy odpuścić, a czego nie powinniśmy. Bo jeśli coś odpuścimy, to może przynieść nam przykre i niekorzystne konsekwencje. Więc warto zastanowić się już teraz, które nasze cele wymagają od nas tego, by być ponad innymi celami. Które cele stanowią dla nas największą, najważniejszą wartość. Które cele wymagają od nas ciągłej troski i pielęgnacji. Bo jeśli trochę oddalimy się od nich, to albo zaniedbamy coś ważnego, albo ciężko będzie nam wrócić na dawne, dobre tory. 6. Wizualizacja celów. Badania naukowe dowodzą, że jeżeli my wyobrażamy sobie jakąś czynność, to w naszym mózgu zachodzą te same procesy, jakbyśmy naprawdę ją wykonywali. Tak więc taka wizualizacja naszych celi bardzo wpłynie na naszą podświadomość, dla której nasze cele staną się całkowicie osiągalne. I zacznie ona szukać i wychwytywać okazji i możliwości, by przybliżyć nas do tego celu. Tak więc wyobrażaj sobie swoje cele z dużą precyzją oraz właśnie tak, jakby one już były przez Ciebie osiągnięte. Jeżeli na przykład pragniesz pojechać na wakacje na Malediwy, to dokładnie wyobraź sobie, jakby te wakacje wyglądały, w jakim hotelu by się zatrzymał. Jakby wyglądał Twój pokój, jak piękny byłby widok z okna na morze, jaka temperatura by miała woda, jak głośny byłby szum fal i w jak duże odprężenie by Cię wprawiał ten szum fal i wszystko. 7. Rozpisz, co da Ci dany cel. Jaka będzie nagroda, jeżeli będziesz wytrwały w swoich postanowieniach? No i mamy tutaj znowu zdrową dietę i tutaj powiem z własnego doświadczenia. Tak więc zdrowa dieta przyniesie mi to, że mam wysoką odporność, nie mam problemów zdrowotnych. Czuję, że robię coś dobrego, że dbam o siebie. Mam dobre i lekkie samopoczucie. Nie czuję się ociężale, za to mam siłę do aktywności fizycznej. Mam zdrowy i zadbany wygląd włosów, skóry i paznokci. Dobrze się czuję w swoim ciele, przy czym lubię wygląd swojego ciała. 8. Powieść cele i nagrody w widocznym miejscu. To pomoże Ci szczególnie w chwilach słabości i zwątpienia, które każdy bez wyjątku miewa. Wtedy warto przypomnieć sobie, dlaczego coś zaczęliśmy i jak ważne jest dla nas osiągnięcie tego celu. Jak cudowna będzie nagroda i że warto się nie poddawać, a zmierzać po swoje, by robić w życiu coś z sensem, coś z istotnym dla nas sensem. 9. Jaką chcesz być osobą dla siebie samej, dla siebie samego? Określiliśmy się już, jakimi osobami chcemy być w stosunku do innych i teraz w końcu nadszedł czas, by określić, jakimi osobami chcemy być dla siebie samych. To jest bardzo ważne, o ile jedna z najważniejszych rzeczy, czy my dbamy i jak dbamy o naszą relację z nami samymi. Jesteśmy osobą, która towarzyszy nam przez cały czas i nigdy nas nie opuści. Chyba, że nie dbacie o siebie, to już siebie opuściliście. I o ile ciężko kontrolować nam naszą relację z innymi, mówić, wyznaczać, kto się w nas zakocha, a kto będzie naszym najlepszym przyjacielem, o ile ciężko oczekiwać, że ktoś da nam tyle wsparcia, zainteresowania, zrozumienia, troski i miłości, ile byśmy od nich chcieli, o tyle od siebie samych możemy i w sumie powinniśmy sobie tego dostarczyć. Nie warto w tych kwestiach rozrzucać tą odpowiedzialność i oczekiwania, po części też ciężar, jakąś presję, by dawali Ci poczucie akceptacji, miłości i troski. Nie oczekuj, że ktoś potrafi czytać w Twoich myślach, nawet jeżeli ten ktoś dobrze Cię zna, to nikt tego nie potrafi robić i nikt nie wie, co siedzi Ci w głowie, czego potrzebujesz akurat teraz
jakiego traktowania teraz oczekujesz. Zamiast tego ja bym polecała skierować się do własnej duszy, która jest stworzona specjalnie z myślą o Ciebie, dla Ciebie, która ma wszystko to, czego Ty potrzebujesz, oczekujesz i pragniesz. Warto to odszukać i sobie to dać. Okej, to już wszystkie punkty. Słuchajcie, życzę Wam na ten nowy rok dużo zdrowia, by ten rok 2022 był taki, jaki chcecie, by był. By udało Wam się wytrwać w Waszych postanowieniach, by udało Wam się zrealizować Wasze cele. Życzę Wam wszelakiej pomyślności.